Moim dzisiejszym gościem w rozmowach otwartej nauki jest pan profesor Marcin Pałys, chemik i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry. Panie rektorze, powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego zespół do spraw otwartego dostępu pracuje obecnie nad kierunkami rozwoju i planem wdrożenia Open Access w Polsce. Z kolei kluczowe instytucje naukowe w naszym kraju, takie jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy Polska Akademia Nauk, generalnie rzecz biorąc popierają otwartość, otwarty dostęp czy otwartość w nauce. Świadczy o tym choćby taki dokument jak stanowisko opublikowane w 2013 roku przez oba gremia, a także można o tym wnioskować na podstawie wypowiedzi zarówno prezesa Polskiej Akademii Nauk, jak i przewodniczącego konferencji rektorów w trakcie wywiadów udzielonych właśnie otwartej nauce. I teraz chciałem zapytać, jaki jest pański jako rektora największej uczelni w Polsce stosunek do otwartego dostępu? Czy Uniwersytet Warszawski chce mieć wpływ na kształt, jaki przyjmie polityka ministerstwa w tym zakresie? Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim my jeszcze bardzo niewiele wiemy na temat tego, jak ta polityka najlepiej, żeby była skonstruowana. Na pewno Uniwersytet Warszawski jest zainteresowany tym, żeby jak największą część dorobku swoich pracowników udostępnić w postaci właśnie takiej, która nie stanowi, nie buduje żadnych barier. I jeżeli o to chodzi, to generalna odpowiedź za każdym razem jest tak, Uniwersytet Warszawski jest zainteresowany uczestnictwem w otwartym dostępie i udostępnianiem możliwie wielu swoich zasobów wiedzy i zasobów informacyjnych bardzo szerokim grupom bez żadnych kłopotów. Tutaj na pewno dużym zagadnieniem są wszystkie szczegóły, mianowicie jak to zrobić. Pierwsza rzecz jest taka, że na pewno są takie dziedziny, w których otwarty dostęp jest czymś zupełnie naturalnym i wszyscy robią to na co dzień i nie stanowi tutaj żadnej bariery polegającej na zmianie przyzwyczajeń czy jakiegoś sposobu postępowania. I tak jest chociażby w astronomii, prawda? Jest to znany przykład, że dane astronomiczne, czy też dane z eksperymentów z fizyki wysokich energii są dostępne dla wszystkich, dlatego że jeden zespół zbiera te dane, a inni pracują już na takich danych udostępnionych i wyciągają z nich wnioski, prowadzą analizy. Pewnie inaczej jest w przypadku na przykład archeologii, gdzie wszyscy archeologowie wykopują różne rzeczy, ale tak naprawdę chcieliby najpierw opracować te rezultaty, zanalizować je i dopiero pokazać to, co jest wynikiem ich przemyśleń, a więc nie tylko dane, ale także interpretacje. I patrząc na to w ten sposób, to wydaje mi się, że w różnych grupach, znaczy w różnych dyscyplinach nauk ta łatwość udostępniania swoich wyników jest większa albo mniejsza i to w takiej uczelni jak Uniwersytet Warszawski, gdzie mamy bardzo wiele dyscyplin naukowych, no, będzie się zmieniało w zależności od wydziału, od instytutu. Panie rektorze, chciałbym spojrzeć na otwartość właśnie w szerszej perspektywie, to znaczy w perspektywie europejskiej czy wręcz globalnej. Otwarty dostęp jest wdrażany przez Komisję Europejską, chociażby w programie Horyzont 2020. Jest też rekomendowany dla państw członkowskich, ale również przez wiele instytucji naukowych renomowanych, jak chociażby Uniwersytet Harvarda, MIT czy Politechnika w Zurychu. Chciałem spytać, jakie są pańskim zdaniem największe korzyści dla instytucji naukowej, szczególnie uczelni, płynące właśnie z przyjęcia otwartości? Wydaje mi się, że przede wszystkim te korzyści to są skupione dookoła tego, że prace naszych naukowców mogą być łatwo dostępne, a więc będą miały większy wpływ na rozwój nauki, na to, na wykorzystywanie ich na przykład w praktycznych zastosowaniach. A więc na pewno z tego punktu widzenia popularyzujemy dorobek naukowy, popularyzujemy także nazwiska naszych badaczy, którzy automatycznie stają się osobami bardziej rozpoznawalnymi. Warto też chyba powiedzieć o tym, że wiele zagadnień, szczególnie w
Polsce, gdzie istnieją silne tradycje pracy w danych dyscyplinach. Wiele zagadnień, które już zaczynają wychodzić poza granice jednej dyscypliny, mogą łatwo znaleźć współpracowników z innych dziedzin, a więc badania interdyscyplinarne w przypadku takich otwartych danych są łatwiejsze. A wydaje się, że w tej chwili to właśnie badania interdyscyplinarne to są takie, gdzie obserwujemy olbrzymi rozwój i pojawianie się bardzo ciekawych koncepcji, bardzo ciekawych wyników. No i może jeszcze warto powiedzieć o tym, że dzięki takim otwartym repozytoriom, otwartemu dostępowi, możemy także trafić do osób, które na co dzień nie pracują naukowo, a więc tych, którzy prowadzą inny rodzaj działalności, czym innym się zajmują w swoich karierach zawodowych, ale mogą być zainteresowani właśnie zdobyciem dodatkowej wiedzy, czy też rozwiązywaniem jakichś problemów, które pojawiają się w ich działalności. Mają po prostu dostęp do większej ilości informacji i mogą to wykorzystać. Na pewno dużym zagadnieniem jest to, jak udostępniać tę informację, w jaki sposób ona powinna być opisana, sklasyfikowana, tak aby nie stworzyć takiego wielkiego worka, w którym są wszystkie możliwe informacje, ale bardzo ciężko dostępne, tylko w jaki sposób to posegregować, aby ktoś, kto jest zainteresowany czymś konkretnym, mógł dotrzeć do takich wiadomości. I tu za każdym razem pojawia się pytanie, czy repozytoria, które będą gromadziły tą wiedzę, powinny być repozytoriami instytucjonalnymi, czy też powinny być repozytoriami dziedzinowymi. Takie porównanie, to zresztą często jest używany ten przykład na różnego rodzaju konferencjach, można to odnieść do systemu publikacji wyników naukowych w tej chwili. Czasopisma są te, które mają największy wpływ i są najchętniej czytane, to są czasopisma dziedzinowe. Natomiast czasopisma, które gromadzą pracę danej uczelni czy danego instytutu, są znacznie mniej czytane, dlatego że no, właśnie tam są te różnorodne informacje, które w związku z tym są dostępne dla różnych ludzi, ale trzeba się naszukać, żeby znaleźć coś, co interesuje tego konkretnego czytelnika. To powracając na nasz rodzimy grunt, ja pozwolę sobie przypomnieć, że w Polsce jest kilka takich ośrodków naukowych, między innymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, które można powiedzieć, że przodują w kwestii otwartości. Aktywnie działają tam repozytoria. Z kolei w Polsce funkcjonuje też przynajmniej jedna w tej chwili uczelnia, jest to Politechnika Śląska, która wprowadziła instytucjonalny, otwarty mandat, który zobowiązuje wszystkich pracowników naukowych danej uczelni do deponowania prac w repozytorium, do otwartego udostępniania tych publikacji. Chciałem spytać, czy Uniwersytet Warszawski zamierza dołączyć do tej awangardy otwartystów w Polsce? Myślimy nad tym, żeby przede wszystkim uruchomić taki system, który by zachęcał ludzi do udostępniania swoich wyników pracy. A więc niekoniecznie może zmuszać ich instytucjonalnie do tego, ale stwarzać zachęty i dawać dobre przykłady. Na przykład stwierdziliśmy, że cały szereg publikacji książkowych, których autorami są pracownicy Uniwersytetu, są to książki, które praktycznie rzecz biorąc nie są sprzedawane, tylko są rozsyłane do różnego rodzaju bibliotek, oferowane przy okazji konferencji, natomiast są finansowane z funduszy uniwersyteckich. Oznacza to tak naprawdę, że nie ma w tym przedsięwzięciu żadnego elementu komercyjnego i równie dobrze można byłoby te książki udostępniać w postaci właśnie repozytoryjnej, tak aby były dostępne dla wszystkich. Wtedy wpływ tych książek na ich poczytność, nazwijmy to, jest znacznie większa. Wiele z tego rodzaju mechanizmów występuje też przy czasopismach, których rady redakcyjne są afiliowane przy uniwersytecie, ponieważ również tam te czasopisma są dotowane albo przez uniwersytet, albo przez ministerstwo, albo jeszcze przez jakichś innych funduszy.
a rozchodzą się w postaci nie prenumeraty płatnej, tylko raczej bezpłatnej. Także w tych wypadkach zrobienie kroku naprzód i udostępnienie tych publikacji w postaci repozytoryjnej nie wiąże się ani z żadnymi kosztami, ani z żadnym nakładem pracy i można by to było zrobić stosunkowo łatwo, no, udostępniając tę wiedzę znacznie szerszemu kręgowi czytelników. Na pewno jest tak, że trzeba dyskutować i wiem, że takie dyskusje są prowadzone także na innych szczeblach, nie tylko uniwersyteckich, z wydawcami komercyjnymi, bo to jest kwestia, kto dysponuje prawami autorskimi, tego, że wiele wydawnictw zastrzega sobie konieczność przekazania praw autorskich. I na pewno tutaj będzie się pojawiało dużo różnych pomysłów, które będą testowane i będą wdrażane w różny sposób. Pragnę też zwrócić uwagę na to, że właściwie na dzień dzisiejszy część publikacji, takich jak przede wszystkim prace magisterskie, ale w dużym stopniu prace doktorskie, nie są dostępne dla szerokiego kręgu czytelników. A szkoda, dlatego że w wielu wypadkach to są bardzo ciekawe materiały albo bardzo ciekawe zbiory danych, na podstawie których można później wiele wniosków wyciągać czy prowadzić analizy. I tutaj warto byłoby, aby takie publikacje były też szeroko dostępne. Co do artykułów, które dotyczą, bo tutaj warto jeszcze wspomnieć i o artykułach, które są publikowane w czasopismach międzynarodowych. Pamiętajmy, że publikacja w czasopismach międzynarodowych pełni tak naprawdę dwie funkcje. Jest z jednej strony udostępnieniem informacji, ale z drugiej strony jest też pewnego rodzaju certyfikatem co do jakości tej informacji, wiarygodności wyciąganych wniosków, stosowanych metod. I na pewno tu też będą się pojawiały jakieś nowe pomysły, z tego względu, że dzisiaj ta funkcja certyfikacyjna jest wykorzystywana bardzo szeroko przy ocenach i naukometrycznych, przy ocenie dorobku różnych osób, które starają się o awans, czy chciałyby na przykład znaleźć zatrudnienie w jakiejś uczelni. I będą potrzebne inne narzędzia, które mogłyby tą funkcję certyfikacyjną przejąć, a wówczas udostępnianie treści w otwartym dostępie będzie pewnie łatwiejsze i nie będzie budziło tylu emocji. Panie rektorze, a jak ocenia pan generalnie sytuację w Polsce, jeśli chodzi o stosunek środowiska naukowego do otwartości w nauce? On jest bardzo zróżnicowany i tak jak wspominałem, moim zdaniem bardzo wiele zależy od dyscypliny naukowej. Wiem, że przy okazji dyskusji o regulaminach własności intelektualnej, takim regulaminie, który kilka lat temu był wprowadzony na uniwersytecie, bardzo intensywne dyskusje odbywały się wśród humanistów, którzy tradycyjnie jakby byli bardziej przywiązani do publikowania książkowego, a nie udostępniania materiałów w takim wolnym dostępie. Ale też dużo dyskusji dotyczyło informatyków, którzy na przykład tworzą albo oprogramowanie, które ma charakter komercyjny, ale używają też otwartych licencji, aby udostępniać swoje algorytmy, czy też konkretne już fragmenty oprogramowania. Jeszcze inną kategorią, która też jest dosyć szczególna i wymyka się z tej głównej dyskusji dotyczącej otwartego dostępu, są na przykład bazy danych i właśnie bazy informacji typu, nie wiem, na przykład fotografie. Są takie wielkie zbiory dokumentacji fotograficznej, na przykład dotyczące czy architektury, czy przyrody, czy też właśnie jakichś aspektów związanych z, nie wiem, na przykład ewolucją krajobrazu, które z jednej strony mogły być udostępniane, z drugiej strony stanowią też jakby taki materiał, który pozwala na to, żeby później po zanalizowaniu wyciągnąć wnioski i ci, którzy zbierają ten materiał, chcieliby mieć czas na to, żeby sami mogli wyciągnąć te wnioski i skorzystać z tej swojej
pracy, a nie tylko ją udostępnić. Także tutaj wydaje mi się, że w tym głównym nurcie większość osób nie ma jakiegoś specjalnego problemu z udostępnianiem swoich wyników. W końcu, jak ktoś kiedyś powiedział, trudno wybrać sobie naukowca, który nie chciałby, żeby jego odkrycia dotarły do jak największej ilości osób. Ale jest bardzo wiele tych takich dosyć specyficznych miejsc, gdzie inne elementy też odgrywają rolę. To powróćmy jeszcze na moment do Uniwersytetu Warszawskiego. Zapytam, czy na UW opracowano już politykę uczelni w kwestii otwartego dostępu i czy ewentualnie kiedy można spodziewać się przyjęcia otwartego mandatu, który zobowiązywałby pracowników uczelni właśnie do jakiegoś deponowania, do udostępniania w modelu otwartym publikacji. Pracujemy nad tym. Trudno jest mi podać jakiś dokładny termin, kiedy to będzie gotowe, dlatego że niedawno powstał też projekt nowego regulaminu własności intelektualnej i staramy się te dwa elementy w jakiś sposób doprowadzić do równowagi, to znaczy otwartość w publikowaniu rezultatów, udostępnianiu danych, ale także pewną ochronę własności intelektualnej, która powstaje na uniwersytecie i która na przykład posiada potencjał komercjalizacyjny. Tutaj zawsze jest pytanie o granice pomiędzy badaniami podstawowymi, których rezultaty powinny być jak najszerzej udostępniane, a konkretnymi zastosowaniami, które mogą mieć także znaczenie ekonomiczne. Staramy się znaleźć ten złoty środek między jednym a drugim i to pewnie jeszcze chwilę potrwa. A jak pan ocenia funkcjonowanie repozytorium UW obecnie? Czy są jakieś plany, aby stało się ono takim repozytorium instytucjonalnym z prawdziwego zdarzenia, czy też pozostanie ono jednak tym, czym faktycznie jest, to znaczy miejscem, w którym przede wszystkim deponowane są doktoraty? Wie pan, to jest fragment tej dyskusji na temat tego, czy opłaca się budować repozytoria instytucjonalne, czy też repozytoria tematyczne. W tej chwili repozytorium uniwersyteckie jest takim klasycznym repozytorium instytucjonalnym. No i tak jak pan powiedział, przede wszystkim znajdują się tam prace doktorskie, w każdym razie te prace, które są takimi formalnymi elementami niezbędnymi w rozwoju własnej kariery. Ja wierzę w to, że coraz więcej osób będzie zainteresowanych umieszczaniem swoich wyników i swoich rezultatów w tym repozytorium. Natomiast na pewno potrzebne jest także zainwestowanie w, nazwijmy to, ułatwienia, które pozwalałyby na to, żeby łatwo te rzeczy, które tam już są, mogły być udostępniane, czyli żeby obniżyć jakiś taki próg komplikacji, który wiąże się z korzystaniem z takiego repozytorium. Również przeszukiwania go, znajdowania interesujących dla każdego rzeczy, a nie jakiegoś takiego bardzo żmudnego, ręcznego przeglądania wszystkiego, co tam jest. Więc ja myślę, że ono będzie się rozwijało, ale przyznam się, że nie mam wrażenia, że będziemy za chwilę świadkami jakiegoś takiego Big Bangu i nagle stanie się to narzędziem, do którego, nie wiem, dwa razy albo trzy razy w tygodniu zaglądamy, żeby zobaczyć, czy coś tam nowego, ciekawego dla nas się pojawiło i to jest stały element naszej pracy naukowej. Panie rektorze, z tego, co pan mówił, można wywnioskować, że zdecydowanie upatruje pan lepszej jakości czy większego sensu w repozytoriach dziedzinowych. W związku z tym zapytam, czy być może rozważa pan, czy uczelnia w ogóle myśli o stworzeniu jakiejś sieci repozytoriów, tudzież o nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami, które chociażby właśnie tak jak Uniwersytet Toruński czy Poznański są dość aktywne w tym obszarze. Być może wtedy dałoby się zrobić jakiś rodzaj konsorcjum, stworzyć jakieś porozumienie, które umożliwiłoby właśnie stworzenie ogólnopolskiego, dziedzinowego, międzyuczelnianego repozytorium. Wie pan, ja nie wiem, czy jest sens mówić o ogólnopolskim repozytorium dziedzinowym, dlatego że w wielu dziedzinach można sobie wyobrazić takie repozytoria europejskie albo nawet światowe. Na pewno będzie to zależało od dyscypliny naukowej. Jeżeli będziemy myśleli na przykład o archeologii, znowu przywołam tutaj archeologię,
obszaru Polski, czy na przykład badania językoznawcze, no to one siłą rzeczy będą miały taki charakter krajowy, bo tak jest zdefiniowany obszar tych badań. Ale powiedzmy w matematyce trudno sobie wyobrazić, żeby był jakiś specjalny sens robienia repozytorium polskiego matematycznego. To mogą być repozytoria światowe, ponieważ to wówczas w większym stopniu ułatwia dostęp do nich osobom, które są zainteresowane z innych krajów. Badamy takie możliwości. Jest taką ciekawą inicjatywą, która jest poniekąd pokrewna, jest inicjatywa dotycząca humanistyki cyfrowej, gdzie siłą rzeczy te zarówno obiekty badane, jak i informacja jest udostępniana w formie cyfrowej i między innymi sposób udostępniania takiej informacji jest jednym z dużych wyzwań. Także w wielu miejscach się coś dzieje, chociaż no, nie są to jakieś takie działania, które są bardzo silnie skoordynowane ze sobą. Raczej widzimy to jako w wielu miejscach jako inicjatywy oddolne, które warto wspierać tak, aby one się rozwijały. I moim zdaniem one mają szansę znacznie szybciej rozwinąć wolny dostęp niż takie działania instytucjonalne, które też są potrzebne, ale ja bym nie ograniczał tego tylko do instytucjonalnych projektów o takim charakterze ogólnouniwersyteckim czy sieci uniwersytetów. Panie rektorze, to na koniec pozwolę sobie odnieść się do pańskich osobistych doświadczeń, do pańskiej dziedziny nauki. Jest pan chemikiem, a wiadomo, że w obszarze nauk ścisłych otwarty dostęp znajdował zawsze większe zrozumienie, lepszy grunt niż w humanistyce. Chciałem spytać o otwarte dane. Co pan sądzi na ten temat? Otwarte dane to, można powiedzieć, kolejny rozdział po open access, po otwartym dostępie, kolejny rozdział otwartej nauki. Czy uważa pan, że otwarte dane mają przyszłość? Bardzo dużym wyzwaniem przy otwartych danych jest, szczególnie w naukach eksperymentalnych, jest dobre opisanie, w jakich warunkach one zostały zebrane. I to jest w takich naukach, jak na przykład chemia, bardzo często zagadnienie naprawdę bardzo skomplikowane. Jeżeli robimy jakiś eksperyment, z którego wychodzą jakieś dane, to po pierwsze musimy bardzo dokładnie opisać wszystko, czego użyliśmy, czyli zarówno temperaturę, dokładny spis substancji, które były użyte, ich klasy czystości, jak był prowadzony ten eksperyment, przy pomocy jakich urządzeń i tak dalej. Często samo opisanie tego jest już w sobie dużym wyzwaniem, tak żeby można było te informacje skutecznie wykorzystać. Drugą rzeczą, która jest, to jest format takich danych. To jest sprawa nietrywialna. Bardzo wiele pomiarów jest robionych przy pomocy różnego rodzaju urządzeń. Te urządzenia często przechowują te dane w różnych formatach, takich, jakie są wykorzystywane przez oprogramowanie tych urządzeń. I problem pojawia się z danymi, które na przykład zostały zmierzone 10 czy 15 lat temu, gdzie tak naprawdę nie ma już tych programów, które mogły czytać te formaty. A więc kwestia zapisania tych danych tak, żeby one mogły być po pierwsze odczytywane również za wiele lat, a po drugie, żeby zawierały komplet informacji, która mówi, jak to zostało zmierzone i z czym można to porównać, to są zadania nietrywialne. Pewne dane są łatwe do takiego udostępnienia, na przykład takie, które dotyczą bardzo standardowych albo zestandardyzowanych metod badawczych. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z takim, nazwijmy to, badaniami, które dopiero rozwijają się na świeżym terenie, gdzie ani nie ma standardów, ani jeszcze niedokładnie wiadomo, które elementy, które powiedzmy parametry są bardzo istotne, a które są drugorzędne, no to tutaj jest trudniej. Ale na pewno jest też duże zapotrzebowanie na takie dane, ze względu na to, że jedną z podstaw takich nauk eksperymentalnych jak fizyka czy chemia jest możliwość zrobienia eksperymentu i powtórzenia go. Uważamy, że rezultaty
Wiarygodne to są takie, które mogą być powtórzone przez każdego i opis w artykułach naukowych czy w publikacjach powinien być na tyle dokładny, żeby umożliwić odtworzenie takich eksperymentów i sprawdzenie, że te dane rzeczywiście wychodzą takie same. Tu pewnie też sporo się będzie działo. Ja pamiętam, że kiedyś, gdy czytałem bardzo stare artykuły, tam były rzeczywiście umieszczane bardzo takie podstawowe dane, na przykład tabelka, gdzie suszono jakąś substancję, ważono ten tygiel z tą substancją i zapisywane były co godzinę, ile ten tygiel waży. Później one znikły, dlatego że część rzeczy się zautomatyzowało. Oprócz tego ciekawsze były te inne informacje takiego wyższego rzędu, nazwijmy je. Wygląda na to, że teraz wracamy do tego, że oprócz wyniku eksperymentu takiego, powiedzmy, bardzo ogólnego, chcielibyśmy również mieć dostęp do tych konkretnych informacji, ile ważył ten tygiel w czwartej godzinie, czy coś zbliżone do tego. Panie rektorze, dziękuję bardzo za tę ciekawą rozmowę. Dziękuję.